No, we Francji te hulajnogi elektryczne wywoływały od kilku lat duże kontrowersje, ponieważ w szczytowym momencie było ich nawet 15 tysięcy. Wyniki były bardzo jednoznaczne, ponieważ 89,03% zagłosowało przeciw hulajnogom elektrycznym, to wywołuje właśnie frekwencje największe i myślę, że to jest też ten podstawowy problem, z którym generalnie dotyka demokracji bezpośrednio, prawda? Czyli Dzisiaj podróżujemy po raz kolejny do Francji. Tym razem zatrzymamy się w Paryżu. Moim gościem na kanale lub bezpośrednio jest publicysta Kacper Kita. Cześć. cześć, dziękuję za zaproszenie. Zapowiedziałam, że Paryż, a dlaczego ten Paryż? A to dlatego, że całkiem niedawno odbyło się tam referendum lokalne w sprawie hulajnóg. To jest temat, który myślę, że grzeje nie tylko tak naprawdę Paryż, ale bardzo wiele różnych większych miast, bo z tymi hulajnogami elektrycznymi borykamy się już od dłuższego czasu i widzimy, że bardzo często ustawodawcy nie nadążają z prawem, z tworzeniem na te wszystkie nowości, które się pojawiają. Tak przynajmniej było w Polsce, zanim różne regulacje weszły. Jak ta kwestia wygląda we Francji i dlaczego w ogóle zdecydowano się na takie referendum w Paryżu? No, we Francji te hulajnogi elektryczne wywoływały od kilku lat duże kontrowersje, ponieważ w szczytowym momencie było ich nawet 15 tysięcy i używano ich rzeczywiście, tak jak w Polsce się zrobiło ostatnio dopiero popularne, tak we Francji już parę lat temu się to zjawisko zaczęło na większą skalę. No i od początku budziły kontrowersje, dlatego że dla jednych były bardzo wygodne, a dla drugich były właśnie uciążliwe, no, czy dla pieszych, czy dla kierowców, czy dla rowerzystów. Tutaj bardzo różne były zdania na ten temat i było to kompletnie nieuregulowane, tak jak powiedziałaś. Tutaj po prostu ustawodawca, czy też administracja po prostu musiała jakoś nadążać za zmianami technologicznymi, prawda? No bo po prostu takie maszyny nie były wcześniej rozprzestrzenione, a wcześniej po prostu w ogóle nie istniały. No i w Paryżu mieliśmy taki pięcioletni trochę eksperyment, ponieważ najpierw Paryż w 2018 roku się otworzył na to, żeby te hulajnogi elektryczne mogły tam swobodnie operować. Potem po kilku latach nastąpiła pierwsza taka odgórna restrykcja polegająca na ograniczeniu ich użycia do trzech wyselekcjonowanych konkretnych firm i do ograniczenia ich prędkości, z jaką mogą się poruszać po chodnikach. Natomiast dalej wywoływało to kontrowersje, w związku z czym pani burmistrz Anne Hidalgo, która też jest postacią, no jak to często burmistrz czy prezydent stolicy, rozpoznawalną w skali kraju, ona była kandydatką na prezydenta Partii Socjalistycznej w zeszłorocznych wyborach, no i od lat jest taką polityką rozpoznawalną w skali całego kraju, no i zdecydowała się ten spór przeciąć właśnie w taki sposób, żeby zorganizować lokalne referendum, które miało miejsce na początku tego roku i którego wyniki weszły w życie 1 września, czyli parę tygodni temu. No i jakie są wyniki w ogóle tego referendum? Jakie tam konkretnie padło pytanie i ile mieszkańców Paryża, mieszkanek Paryża wzięło w ogóle w nim udział? No tak, tutaj kontrowersje wywołuje właśnie frekwencje największe i myślę, że to jest też ten podstawowy problem, z którym generalnie dotyka demokracji bezpośrednio, prawda? Czyli jaki Tak. próg powinien być frekwencyjny, żeby daną konsultację społeczną uznać za wiążącą. No i tutaj rzeczywiście z jednej strony wzięło w tym udział dużo osób, bo 103 tysiące osób, no ale z drugiej strony w skali Paryża, no to było tylko 7,5% uprawnionych do głosowania. Ponieważ na wszystkich listach uprawnionych do głosowania mamy 1 382 000 osób, no co oznacza, że zdecydowana większość w tych konsultacjach nie wzięła udziału. A z drugiej strony, no tak się też tłumaczą władze miasta, że 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy osób, lekko ponad 100 tysięcy, no to jest jednak na tyle dużo, że jednak jest to jakaś forma konsultacji i
zdecydowanie lepiej wziąć pod uwagę zdanie 100 tysięcy osób, niż jakby to miała być jednoosobowa decyzja pani burmistrz, czy kilkuosobowa decyzja zarządu miasta, rady miasta i tak dalej, że jednak no, te 100 tysięcy to jest sporo. I no, a wyniki były bardzo jednoznaczne, ponieważ 89,03% zagłosowało przeciw hulajnogom elektrycznym. Dokładne pytanie to było, czy jesteś, czy jest pani, pan za, przeciw hulajnogom elektrycznym w wolnym dostępie. Conc ou pour le cotinette libre service. To jest jedno słowo po francusku, te hule, które jakby przyporządkowane tym hulajnogom elektrycznym. Francuzi jak zawsze starają się mieć swoje własne słowo, więc nie wiem, nie powiem na przykład skuter, tylko właśnie robią sobie trottinet, tak jak muszą mieć swoje własne słowo na komputer czy pilota. No i tutaj te wyniki były bardzo jednoznaczne. 89% no to jednoznacznie większość była przeciwko, więc też widać było, że ci, którzy byli zaangażowani w temat, to byli ci zdecydowani przeciwnicy, a ta pewnie większość tych, która korzystała realnie z tych hulajnóg, nie zależało im na tym na tyle, żeby pójść i zagłosować za ich utrzymaniem, wobec czego też to się odbyło w taki dość cywilizowany sposób, no bo dostali ci, te firmy trzy, które ciągle oporowały, dostały właśnie kilka miesięcy na to, żeby wycofać po prostu ze swoje maszyny. Oni oczywiście protestowali, chodzili po mediach francuskich, że tutaj ta frekwencja jest bardzo niska, że tak nie powinno być, że tutaj, prawda, jest to utrudnianie życia obywatelom. No i oni oczywiście mają nadzieję, że z czasem ludzie będą mieli poczucie, że coś im zabrano właśnie cennego i będą chcieli powrotu tych hulajnóg. Ale na razie hulajnogi zostały wycofane wraz z dniem 1 września. A jak wygląda w ogóle prawo, jeśli chodzi o te referenda lokalne? Czy one są od jakiegoś progu wiążące, czy po prostu traktuje się je jako taką szerszą konsultację społeczną przeprowadzoną w taki sposób? To jest po prostu konsultacja społeczna, która tak naprawdę jest w gestii burmistrza. Czyli on może się tym kierować, może się nie kierować. To nie jest jakoś odgórnie unormowane na poziomie całej Francji. W wypadku takich konsultacji lokalnych we Francji dotyczących konkretnego miasta, tylko no po prostu tutaj pani burmistrz sobie stwierdziła. No to się w praktyce oczywiście różni od konkretnego regionu. To czy dane referendum będzie, czy w ogóle je robić i czy uznać je za wiążące. Spotkałam się też z różnymi statystykami mówiącymi o tym, że tak naprawdę większość osób, które wzięło udział w tym referendum, to są osoby w średnim wieku czy osoby starsze i że właśnie tutaj nie posłuchano głosu młodych, czyli głównych użytkowników tych hulajnóg. Czy to jest jakby prawda, czy mamy takie dane, czy to po prostu są jakieś statystyki? Rzeczywiście był wcześniej przeprowadzony sondaż w styczniu tego roku, w którym wyszły zupełnie inne wyniki. To znaczy 70% badanych było za utrzymaniem tych hulajnóg i rzeczywiście najbardziej za było 82% tych Paryżan, ponieważ to było przeprowadzone na próbie 600 Paryżan w wieku 18-34 lat. Chociaż jednocześnie jak zapytano, czy należałoby lepiej uregulować te hulajnogi, to 60% powiedziało, że tak. Więc takie powiedzmy pośrednie rozwiązanie poparło, przynajmniej w tym sondażu, poparła większość, również tych młodych. No, tego, na ile głosowali w tym referendum młodzi i starzy, do tego nie wiemy. Natomiast no, można domniemywać rzeczywiście, że generalnie w wyborach jest często wyższa frekwencja wśród osób starszych. No niemniej głosować mogli wszyscy tak samo. No i tutaj też tak. No, to, co powiedziałem wcześniej, no jeżeli ci młodzi ludzie, którzy byliby rzeczywiście takim zależało, no to przecież mogliby zagłosować. Mogliby też, nie, organizować jakieś akcje protestacyjne i przekonywać innych, a tego też na jakąś większą skalę nie było. Więc no cóż, jeżeli to rzeczywiście będzie problem, to za jakiś czas będzie przecież można podnosić postulat ponownego referendum w tej sprawie. Więc myślę, że tutaj
To też kwestia, czy ci młodzi ludzie by rzeczywiście tego, rzeczywiście to odczują, bo tutaj też widać, że no możesz być za przeciw, ale w praktyce aż tak ci bardzo nie zależy. Myślę, że wielu z nich generalnie było za, ale nie było to dla nich aż takie pewnie ułatwienie, żeby byli w to tak zaangażowani, jak ta część obywateli Paryża, która, mieszkańców Paryża, która była przeciw. Zwłaszcza, że tak naprawdę mamy w tym momencie wiele różnych alternatyw poruszaniu się po mieście. Wiele jakby dużych miast ma też rowery miejskie, są rowery elektryczne, prywatne hulajnogi, skutery, motorowery, komunikacja miejska i tak dalej, więc tu rzeczywiście jest sporo tych alternatyw, żeby się poruszać niekoniecznie pieszo czy niekoniecznie samochodem po miastach. I czy Paryż w ogóle ma jakieś właśnie takie inne alternatywy, jak wygląda komunikacja miejska, jak to wpłynie na komunikację w Paryżu? Nie, no Paryż to ma mnóstwo alternatyw, tak? To znaczy Paryż ma przede wszystkim linie metra, które są budowane jeszcze od XIX wieku i których jest, czekaj, żeby nie skłamać, to przepraszam, ale wręcz około 20. Podam ci dokładną liczbę, to będzie. Będzie można powiedzieć, ile jest tych 16. No dobra, w Paryżu przede wszystkim jest bardzo rozbudowana linia metra, która była budowana jeszcze pod koniec XIX wieku, inauguracja w 1900 roku i mamy aż 308 stacji metra, więc to w porównaniu z naszą Warszawą to jest nieporównywalnie więcej. Tak. No i to jest jakby podstawowy, myślę, środek transportu. Sam jak w Paryżu to najchętniej poruszam się metrem, bo po prostu jest to szybkie i sprawne. I też te linie metra były budowane na tyle dawno temu, że po prostu omijają, że docierają do wszystkich istotnych punktów miasta i też nie są zagrożeniem dla zabytków. Więc no to jest podstawowy środek transportu. Do tego jest też kolej podmiejska, która obsługuje samą aglomerację Paryża, czyli też te miejscowości obok. No i też oczywiście są rowery, są autobusy, więc myślę, że tych alternatyw, no i oczywiście samochody, tak? Więc Tak. myślę, że tych możliwości jest naprawdę, naprawdę dużo. No i przecież też można sobie po prostu kupić prywatną hulajnogę, jeżeli komuś naprawdę zależy. Właśnie. Czy po prostu rower, tak? No miejsc, w których można coś takiego bezpiecznie zostawić, no to też jest infrastruktura, której jest dzisiaj znacznie więcej niż kilka lat temu. Dokładnie, a też rowery elektryczne czy hulajnogi elektryczne są znacznie bardziej popularne niż jeszcze kilka lat temu i można się spotkać na ulicach niekoniecznie Paryża, ale to jest coś, co ja na co dzień widzę w Krakowie, że jeszcze kilka lat temu raczej się nie spotykałam w ogóle z hulajnogami, i potem zaczęły wchodzić te do wypożyczenia, a teraz coraz więcej widzę tych hulajnog po prostu prywatnych. I wtedy nie ma tego problemu, który jest też naprawdę głównym powodem krytykowania hulajnóg, czyli ich zostawiania, gdzie popadnie, bo ktoś bierze tę hulajnogę zwykle ze sobą do pracy, czy szybko składa i można ją gdzieś odłożyć. Więc Tak. jest tu dużo łatwiej. A czy tą sytuację z referendum lokalnym w Paryżu dotyczącym hulajnóg możemy jakoś przenieść, czy to właśnie na sytuację polską, czy możemy się spodziewać podobnego rozwiązania, podobnego referendum w innych dużych miastach we Francji? To się zaskakująco mocno odbiła ta sprawa tego referendum w Paryżu, bo rzeczywiście dotarło to do Polski, było to opisywane przez media zachodnie. Myślę, że tak. Myślę, że jest to pewien precedens, który może być powielany, czy w innych miastach we Francji, że oczywiście no Paryż jest największy, stąd też powiedzmy, że ten problem jest relatywnie duży, bo też po prostu wiele osób z tego korzystało po prostu po to, żeby się poruszać się w mieście, które ma swoją specyfikę i ma swoją wielkość. No i też po prostu zazwyczaj w dużych miastach ludzie się bardziej spieszą, bardziej jest więcej osób, które zależy, Tak. żeby tutaj, prawda, żadnej minuty nie zmarnować, więc tutaj trzeba na tej hulajnodze elektrycznej podjechać, nie wiem, 700 metrów, żeby być 4 minuty szybciej, żeby być po, po,
poważnym tutaj biznesmenem, menedżerem czy dyrektorem jakiejś instytucji. Więc myślę, że jest to pewien precedens, który jak najbardziej może być powielany w innych krajach i w innych miastach. Na to, zwłaszcza, że to tak naprawdę takie konsultacje nie wymagają na poziomie lokalnym, nie wymagają jakiejś specjalnej ustawy czy czegoś w tym stylu. No tutaj to tak naprawdę było zorganizowane dość swobodnie, by byli zaproszeni do udziału na przykład w komisjach wyborczych po prostu mieszkańcy. Tutaj myślę, że przestrzeń do organizacji tego typu konsultacji w sprawach, które dotykają życia codziennego, a nie są takie polityczne czy ideologiczne, wprost mogą być po prostu rozwiązaniem, które warto w takich sytuacjach stosować, żeby przecinać pewne spory. Może warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie kontrowersje w sprawie tego referendum wywołało też to, że można było głosować tylko na żywo. Tutaj część krytyków, w tym te firmy, właśnie też występują z pozycji jakiejś problemu, tutaj są tymi firmami takimi nowoczesnymi i tak dalej, protestowały przeciwko temu, że nie można było głosować przez internet. Natomiast władze miasta tłumaczyły, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa głosowania przez internet, żeby ono na pewno nie było zhakowane. No i tutaj też jest pewien problem, prawda, z którym się spotykamy, no bo na pewno łatwiej by było zebrać dużo osób, które by chciały zagłosować, by można było po prostu kliknąć w internecie, czy na komórce, czy na laptopie. No ale jak wiemy, to jest też coś, co na pewno, no może nie w przypadku hulajnych, bo chociaż no, teoretycznie można by sobie wyobrazić, że lobby hulajnogowy zapłaci jakiemuś hakerowi, czy coś w tym stylu, bo w sumie dla nich to są duże pieniądze. Niemniej no, w poważniejszych sprawach tym bardziej mogłoby wywoływać te kontrowersje. No, pamiętamy, jak duże kontrowersje wywoływały chociażby w Stanach Zjednoczonych maszyny do głosowania, prawda? I potem te wszystkie teorie na temat tego, że one tam były skakowane, że były fałszerstwa wyborcze i tak dalej. No, ludzie jednak dużo bardziej ufają i dużo bardziej jest to przejrzyste, jak mamy po prostu karty do głosowania, jest komisja, jest kamera, która rejestruje, jak ta komisja pracuje, a tutaj elektronika to tak naprawdę nie wiadomo, co tam się dzieje. I czy z punktu widzenia jakiegoś zagrożenia, czy z punktu widzenia zaufania społecznego to są problemy. No, może w perspektywie kilku lat będą one do rozwiązania, tego nie wiemy, ale tutaj wystąpiły i to też jest zagadnienie, które myślę warto w tym kontekście brać pod uwagę. Tak, w ogóle kwestia cyfryzacji i tego, jak ona wpływa na demokrację, z jednej strony ma bardzo wiele na pewno plusów, ale jednak wciąż gdzieś budzi lęk. A w przypadku takich głosowań lokalnych, to też widzimy na podstawie teraz jest bardzo wiele budżetów obywatelskich w Polsce, w których w większości można głosować online, a ta frekwencja tak naprawdę i tak jest około 10%, więc pytanie, na ile ta opcja głosowania online też by tutaj pomogła tak naprawdę tej frekwencji w przypadku Paryża i czy przy aż tak dużej przewadze osób, które były przeciwko tym hulajnogom i chciały po prostu ograniczenia, właściwie zakazu tych hulajnóg w Paryżu, czy to by coś zmieniło, bo to też nie jest tak, że ten wynik był gdzieś w okolicach 50%, tylko ponad 80%, jak mówisz, tak naprawdę w tym przypadku zadecydowało. Tak. Mamy dwa ciekawe zagadnienia takie, trochę może filozoficzne, tak? To znaczy na przykład, czy lepiej, żeby wszyscy głosowali, czy lepiej, żeby głosowali ci, którzy mają wyrobione zdanie w jakimś temacie, prawda? No bo jeżeli byśmy zmuszali ludzi, żeby się opowiedzieli w sprawie hulajnóg, to może większość by stwierdziła, że im to w sumie nie przeszkadza, ale jeżeli jest jakaś określona grupa, której ta konkretna sprawa rzeczywiście mocno przeszkadza i im zależy, oni pójdą, zagłosują, a pozostałym tak naprawdę nie robi to różnicy, to może jest to sprawiedliwe na swój sposób, prawda, żeby to ta mniejszość, ale ta mniejszość, która ma poczucie, że to wpływa jakoś na ich życie, zagłosowała, tak, no bo sam fakt pójścia na wybory czy na referendum, czy wzięcia udziału w jakimkolwiek głosowaniu, no też jest pewnym wyborem, tak, aktem tego, że nam zależy na tym, żeby jakoś wpłynąć na proces decyzyjny, więc to jest, myślę, też sprawa, której tutaj dotykamy. No, druga sprawa to jest to, co powiedziałeś, tak? Czyli czy rzeczywiście, gdyby to głosowanie było internetowe, rzeczywiście głosowałoby więcej osób. No to jest jednak zawsze niesamowite, że zawsze jak są
jak są wybory, no to jednak i w Polsce, i w innych krajach, w Polsce zresztą nie jest jakaś szczególnie wysoka frekwencja, w niektórych krajach jest dużo wyższa. No naprawdę większość społeczeństwa, wszystkich ludzi idzie zagłosować, prawda? I pytanie, czy tutaj głosowanie online robiłoby jakąś różnicę. Również w takich sprawach przecież tak naprawdę większość ludzi pewnie słyszała o tym, że jest takie referendum w Paryżu, no bo byli, osoba była obecna medialnie. Chociaż no wiadomo, no to jest pewien koszt, który trzeba ponieść czasowy, żeby pójść na wybory, ale czy on robi aż taką różnicę, no to byłoby pewnie ciekawe, gdyby zrobić takie badanie, ale to trzeba mieć jakąś solidną próbkę, tak? Czy rzeczywiście, jakby zrobić ileś takich, powiedzmy, referendów, które byłyby na żywo i online, ile osób by realnie, jak mocno by to realnie wpływało na to, jak ludzie głosują, no na bazie tego, co mówisz w kontekście budżetów obywatelskich, gdzie przecież dotyka to ludzi pewnie nawet mocniej niż te hulajnogi, bo dotyka iluś różnych aspektów życia. No tak naprawdę, jak ja powiedziałeś, to jest tylko około 10% osób, które głosuje, więc można domniemywać, że tak naprawdę aż tak ludzie nie zaangażowani po prostu nie są i decyduje tak naprawdę ta mniejszość ludzi, którzy czują się najbardziej zaangażowani, którzy też pewnie poświęcają, są gotowi poświęcić najwięcej swojego czasu na to, żeby poczytać na temat tych projektów, sprawdzić, zebrać informacje i wyrobić sobie zdanie. Tak, a myślę, że to, że w ogóle takie głosowania są, to rzeczywiście dociera, ale sama się spotykałam z opiniami mieszkańców i to różnych miast w przypadku budżetu obywatelskich, że nie ma żadnego ciekawego projektu, nic nie dotyczy bezpośrednio mojej okolicy, to nie głosuję, więc też jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś nie korzysta z tych hulajnóg albo do jego dzielnicy one aż tak nie dotarły i w tym momencie nie widzi sensu głosowania, wypowiedzenia się w tym temacie. Tak, myślę, że to jest naturalne. Tutaj no, byłoby. Zresztą nie ma sensu, myślę, na siłę ludzi zmuszać, chociaż też na pewno często to jest taka wymówka, tak, że człowiek tylko rzuci okiem na te, powiedzmy, tę listę projektów, stwierdzi, że no, nigdzie nie jest czerwono napisane, to dotyczy tego, czy postawią ci, nie wiem, basen koło domu, czy wyburzą twój blok. No nigdy to nie jest takie radykalne, żeby to jakoś bardzo ci dotyczyło, prawie nigdy, więc tak naprawdę no, to wymaga jakiegoś albo wysiłku, albo też, czy zawsze wymaga wysiłku, ale też często wymaga po prostu no, jakiegoś poczucia, że jest to coś ważnego, czy dobrego, żeby jakiegoś poczucia zobowiązania, żeby tutaj jakoś wpłynąć na te procesy decyzyjne. Dokładnie. Dziękuję za rozmowę na kanale Lub Bezpośrednio. Gościłam Kacpra Kitę. Może się jeszcze zobaczymy przy okazji innych wydarzeń związanych z demokracją bezpośrednią we Francji. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i do usłyszenia. Do usłyszenia.